Witajcie moi drodzy. To znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express kontynuuje temat przebojów, jakich doświadczyłam w Anglii. Cienie i blaski. Jeżeli chcecie o tym słuchać, ja chętnie o tym opowiem, bo to pozwala mi też jakby wiecie, te wszystkie swoje te moje wspomnienia tak jakby sobie przypomnieć, usystematyzować je, ale też wewnętrznie ja cały czas gdzieś tam się z tego śmieję z tych takich Dziwnych sytuacji, trudnych sytuacji, mam dystans, śmieję się z nich, a, aczkolwiek oczywiście, kiedy to wszystko się działo, co opowiadałam e, przez te lata ostatnie, to naprawdę to było dla mnie trudne, bo wiecie, y, praca ciężka, mobbing w pracy, wracasz do domu, chcesz odpocząć, a tam Polacy szaleją na różne sposoby. Ale jakoś to, wiecie, dałam radę, tak? Jestem znowu silna, wiecie? I jak człowiek tak sobie pomyśli, kurczę, ile trudnych rzeczy przeszłam w życiu, różnych, trudnych, to wiecie, to jest takie optymistyczne, w tym jedno. To jak ja mogę sobie nie poradzić z kolejnymi sprawami, skoro ze wszystkim tym sobie poradziłam? Wiecie, żyję, uśmiecham się, y, mam dystans, także polecam Wam takie, takie podejście do życia. Tyle już daliście radę, przejść różnych sytuacji, prze, przeżyjecie kolejne, jesteście silni. Y, moi drodzy, herbatka z cytryną i y, goździkami, będę tutaj sobie popijać. Bo bardzo lubię. Jestem, e, jestem właśnie tym odszczepieńcem ka kawowo-herbacianym, bo Anglicy oczywiście piją od rana herbatę. Rzadko który Anglik pije kawę, a jeśli już pije kawę, to to jest. Ojej, co to jest? Koloru szarej tektury, coś. Jakaś odrobina kawy rozpuszczalnej z dużą ilością mleka. To nie wygląda jak kawa, to nie pachnie jak kawa. Ymm, no i piją herbatę. <noise> a ja piję kawę przez cały dzień. Kawa to jest mój. To, Najlepszy poranny rytuał. Kocham kawę, uwielbiam kawę i a herbatę piję wieczorem. Wieczorem na uspokojenie, że tak powiem. Natomiast moi drodzy, powiem Wam, że jeżeli chcecie więcej, to powiem Wam, że tutaj będzie naprawdę dużo do opowiadania. Naprawdę dużo i cieszę się, że um, część osób oczywiście ogląda te filmy dla rozrywki, bo taki jest cel. Rozrywka, ale też trochę edukacji, no bo poznajemy jednak inną kulturę, jakby nie było. Ja jestem bacznym obserwatorem. Ja naprawdę lubię żyć, lubię obserwować. Trudne doświadczenia mnie hartują, nie załamują. Lubię obserwacje. Ja naprawdę ja uwielbiam obserwować ludzi. Tak naprawdę, gdybym cofnęła się w czasie, to wiecie, chyba bym wybrała zawód psychiatry. Naprawdę, bo fascynuje mnie złożoność psychiki ludzkiej. Fascynuje mnie to niesamowicie. Ja się ludzi nie boję. Zatem te obserwacje są naprawdę takie no, pogłębione w moim przypadku, yy, ale wiem, że część osób ogląda to dla rozrywki, ale cieszę się również, bo piszecie mi o tym w komentarzach, że część osób ogląda to też pod kątem, na przykład pani napisała, że córka szuka pracy, aplikuje do takich zawodów, i, i, i córka to obejrzy, żeby, żeby, żeby sobie wyrobić też zdanie, żeby się jakby no. Mama chce pomóc córce, żeby córka wiedziała, w co się, że tak powiem, pakuje, jeśli będzie pracowała w takich miejscach, domach opieki dla ludzi z demencją, to, to tak, to jest to trudna praca. Jak najbardziej, trzeba o tym wiedzieć. Yy, ale oczywiście wiedziałam, że. Yy, Ponieważ to nie są filmy o perfumach, które zwykle są na moim kanale, tylko są to, są to filmy o czymś zupełnie innym, o Anglii, to wiedziałam, że znajdą się też osoby takie, że tak powiem, przypadkowe, które po prostu tego kanału mojego nigdy nie oglądały. No i oczywiście wiedziałam, że gdzieś tam jakiś musi się pojawić jeden chociażby złośliwy komentarz, no oczywiście się pojawił: A dlaczego tak, tak trzęsiesz głową? To teraz może odpowiem pani. No, trzęsę głową, ruszam głową, ruszam ciałem, rękami, dlatego że jestem człowiekiem. Żyję. Żyję. Krew y, gdzieś tam jeszcze płynie, w, 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 w tych moich tutaj, w czym płynie krew? Aortach, żyłach i po prostu jestem człowiekiem. A kiedy opowiadam o czymś, to tutaj nie, tutaj nie ma żadnego teatru. Ja taka jestem na co dzień, jestem ekspresyjna. Y, może trochę nawet nadpobudliwa, w, w, jak, jak o czymś opowiadam. No tak to jest. Jeżeli komuś to się nie podoba, proszę po prostu przełączyć na inny kanał. Jest tyle kanałów na YouTube, gdzie wszystko jest takie wystudiowane, perfekcyjne. Kobiety no, wyglądają po prostu idealnie i nie machają głowami. Także zapraszam na inne kanały. Jest ich niezliczona ilość. A dzisiaj, moi drodzy, Powiem wam co jeszcze, o czym jeszcze będę mówić, żeby was zachęcić do oglądania, chociaż myślę, że kto obejrzał te wszystkie części, to już po prostu w jakimś sensie tak wciągnął się w tą historię. Dla mnie ona jest ciekawa. Tak, dla mnie ona jest ciekawa. Ale też myślałam, że ogólnie to nie jest w ogóle ciekawe, a jednak podoba wam się to, więc oczywiście będę opowiadać. Będzie więcej o pacjentach, będzie więcej o ludziach różnych z problemami, bo to jest też bardzo ciekawe. Będę mówić więcej o różnych placówkach i o różnych typach opieki, bo to jest też fajne i ciekawe, yy, właśnie żeby zrozumieć, jak to działa w Anglii, czego też brakuje trochę w Polsce, yy, bo tutaj rzeczywiście ludzie są zaopiekowani tak ogólnie naprawdę są zaopiekowani, no ale Anglia też ma ogromne, ogromne, niezliczone środki na to, na ten cel. Yy, natomiast opowiem Wam o różnych typach opieki, o różnych takich miejscach, w których byłam. Bo mam takie miejsca ulubione, takie mm, miejsca, gdzie naprawdę wiecie, ta praca była przyjemna, serce rosło, że można tak się ludźmi opiekować, tak się ludźmi zajmować, ale były też oczywiście blaski i cienie, bo na przykład związałam się z wieloma pacjentami. Naprawdę, mam no, niesamowicie bliskie takie relacje, kontakty z tymi ludźmi, a o, potem okazywało się, że na przykład placówka jest na przykład niezbyt dobrze zarządzana, bo tam na przykład młode osoby ją y, tam zarządzają i nie ma koordynacji jest totalny bałagan i y, no wiecie, to po prostu takie blaski i cienie, tak? Chciałabym tam pracować, bo kocham tych pacjentów, związałam się z nimi, a z kolei był taki chaos, takie zamieszanie, y, że to mnie stresowało i już po prostu tam nie pracuję. Ale mam takie swoje ulubione miejsca i też takich niesamowitych pacjentów, z którymi miałam niesamowite rozmowy, chwytające za serce, zabawne i też chciałabym Wam o tym opowiedzieć, ale chronologicznie, bo jeszcze właśnie yy, cały dzień czytałam Wasze komentarze i tak się śmiałam i tak sobie też przypominałam, czego ja jeszcze nie powiedziałam. Zatem, moi drodzy, <grytanie> ta pani jakaś dzisiaj napisała taki zabawny komentarz właśnie, że ta jedna z Polek chodziła yy, w majtkach. Tak, moi drodzy, to było coś więcej niż chodzenie w majtkach, ale nie chcę być mm, taka dosadna, no nie mogę być taka na YouTubie, ale wyobraźcie sobie, że coś z tych majtek wystawało, tak? I to nie było, to nie było miłe. Zresztą też jeszcze tak przypomniałam sobie, że mm, moja łazienka była na korytarzu z Wanną, moja łazienka była na korytarzu, natomiast ta pani z mężem miała pokój, gdzie była w środku łazienka z prysznicem. No, i pani prosiła mnie, czy mogłaby skorzystać z, z tej łazienki mojej. Czasami, no bo wszystkich nas bolały kręgosłupy, taka prawda, ta praca jest bardzo obciążająca e, dla kręgosłupa, i chciała po prostu się wykąpać w wannie kilka razy, tam raz w tygodniu przynajmniej. Oczywiście się godziłam na to, chociaż to była moja łazienka. No i właśnie, mówiłam o tej pani, która taki miała bałagan w pokoju potworny. No i moi drodzy, ilekroć ona korzystała z tej łazienki, to tam. W tej wannie były, wiecie, włosy. Wiecie, jakiego typu to włosy? Te, właśnie, które tam wystawały z bielizny. Także to było takie nieprzyjemne i takie już, mm, no, nie umiałam jeszcze zwrócić uwagi. Wtedy ja byłam naprawdę, ja się tej asertywności uczyłam. Byłam mało asertywna, ale to było obleśne po prostu. Eee, no ale właśnie, tak jeszcze przypomniałam sobie, że jeszcze nie powiedziałam jednego. Jak ta pani z tego Londynu się przeprowadziła i tam oczekiwała na męża, to później przyjechał mąż takim, jakby samochodem chyba. Takim dostawczym, bo tam oni mieli bardzo dużo rzeczy, tak? bo oni mieszkali chyba 10 lat w Londynie i przywieźli sobie i meble, i jakiś sprzęt, jakieś telewizory, bo oni też grali w te gry komputerowe. Nie pamiętam jakie, ale jakieś tam gry, grali w gry. No dorośli ludzie, 36 lat, ale grali w gry. I pamiętam, że jak po prostu ten samochód dostawczy przyjechał pod dom, to tam ci kierowca wniósł te pudła ich te różne meble, pudła i one długo, długo stały w tym korytarzu, wiecie, bo to było mnóstwo rzeczy i właśnie to było, jeszcze sobie przypomniałam to, że właśnie pudła, pudła i tak jakby na, na, na zewnątrz tych pudeł albo pudła niektóre były otwarte i tam były takie, wiecie, <ścoughs> z, z shopu takie te buty, takie jakieś takie, wiecie, takie, jak to powiedzieć, lateksowe, nie lateksowe, nie wiem, z takiej, z czego takie świecące, błyszczące, takie kozaki, takie za kolana na takich wielkich szpilach, jakieś dziwne torebki, jakieś takie po prostu dziwne rzeczy. I tak właśnie pamiętam, o, tak sobie pomyślałam wtedy: O, la, la, tutaj to będzie ciekawie z tą kobietą i z tym jej mężem. Eee, natomiast pewnie, pewnie o czymś jeszcze zapomniałam, wiem o czymś zapomniałam. Teraz będzie jakby podsumowanie tej. Zamknięcie klamorą tej historii, z tamtego domu, gdzie mieszkałam z Polakami przez dwa lata, a potem się wyprowadziłam. I to będzie tak jakby zamknięcie, podsumowanie tego wszystkiego. No bo po pandemii, po pandemii, też dzisiaj dostałam komentarz na temat pandemii, wirusa. Ja nie neguję wirusa, mówię tak zwany COVID, dlatego, że to wszystko biorę w cudzysłów, dlatego, że, no już teraz wiemy po latach, że to wszystko było trochę. Było mnóstwo nieprawidłowości, że nam y, rządzący nie mówili prawdy, że chcieli po prostu tresować społeczeństwo. Wiadomo, że maski przed niczym nie chroniły i tak dalej, i tak dalej. Że były przekręty, że szczepionki były niesprawdzone. Ja nie muszę chyba o tym nikomu mówić, bo to już wszyscy wszystko wiedzą, że było mnóstwo kłamstw, nadużyć. Wirus był, oczywiście był to jakiś wirus, ale obecnie, jak wiecie, ten wirus jest już uznany za odmianę grypy. I jak wiecie, wirus się w Polsce skończył w pewnym momencie, jak. Zaczęła się wojna. No, jeżeli ktoś naprawdę no, racjonalnie podchodzi do życia, no, to chyba tutaj widzi te nieprawidłowości. Nie chcę zresztą już tego tematu poruszać, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat, tak? Ja szczepionek nie wzięłam, nie będę brała niczego niesprawdzonego. Jeżeli ktoś to chce, to niech sobie poczyta, co tam było w tych szczepionkach. Jest skład w internecie, można zobaczyć, jakie tam były świństwa dodawane. I naprawdę, no, ja tutaj też spotkałam Polkę, pracuję w, w kawiarni obok mojego domu. Miła, miła kobieta, która, yy, która po prostu, będąc w ciąży, wzięła szczepionki, dwie. Ja po prostu, wiecie, mogę się, że tak powiem, modlić o zdrowie jej dziecka. Tylko tyle powiem. Yy, naprawdę, no. Ale to jest temat w ogóle tak już kontrowersyjny, że ja nie chcę tutaj ani nikogo oceniać. Jeżeli ktoś wierzy y, w to wszystko, co tam się działo, tutaj przecież już wszystko wypłynęło po czasie, także że angielski premier zamknął ludzi, zamknął mnie również w domu, nie, wol nie, nie można było wychodzić na ulicę, nie można było spacerować, ludzie byli zaszczuci, ludzie płakali, byli zmuszani do brania szczepionek. A premier w tym czasie brytyjski sobie imprezował bez żadnych masek. Przecież to był skandal. Wszyscy o tym wiedzą. W Polsce też rządzący mieli imprezy, w sądach były nagrywane filmy, jak to sędziowie się bawią w czasie tej epidemii. Więc czy ta epidemia była naprawdę taka groźna, to. Ja to zostawiam historii, niech to historia oceni. Ja jestem człowiekiem myślącym, więc mogę, mogłam mieć i mam nadal co do tego wszystkiego wątpliwości, ale nie podważam, że ten wirus był. No był, bo ja też byłam chora, tak? Dwa razy zresztą. Ale teraz jakby podsumowanie tego wszystkiego, bo tak, to było tak, że ta moja firma, w której pracowałam dwa lata, kupiła dom dla pracowników, a potem, ponieważ bardzo dużo staruszków umarło, to jakby oni zdecydowali się, że ten dom sprzeda sprzedają. Już nie chcą mieć domu dla pracowników, muszą tutaj zaoszczędzić, no bo wielu staruszków umarło, czyli oni nie mieli pacjentów, a nie mieli też tych wiecie, no po prostu pieniądze, tak, chodziło o pieniądze. No i ten dom został wystawiony na sprzedaż, i mieliśmy tam miesiąc czy dwa, żeby się wyprowadzić. No dobrze, więc się wyprowadziliśmy, i moi drodzy, ta para, ta para, rozwiązała para. Para, para, która sobie szukała osób trzecich yy, oni się wyprowadzili takie największe mieszkanie sobie wynajęli no właśnie i teraz też jeszcze wrócę do tych pytań ktoś pyta dlaczego, się, yy, dlaczego nie zamieszkałaś sama skoro takie były przeboje z Polakami no moi drodzy ceny zajrzyjcie do internetu, zobaczcie jakie są ceny wynajmu yy, płaci się jeszcze depozyt na początku ogromny to nie jest tak prosto, tak w ogóle to nie jest tak jak w Polsce jak przyjeżdżasz do Anglii, musisz mieć wszystkie dokumenty, PESEL tutejszy, musisz mieć, yy, jak to się mówi, wiecie, prekuje mm, mi słowa, no jeżeli chcesz coś wynająć, musisz mieć referencję, a jeżeli przyjeżdżasz z Polski, nie masz referencji. Oni tutaj wszystko skrupulatnie sprawdzają i to nie jest tak prosto, wynająć sobie mieszkanie po prostu, nie. Są ogromne procedury, trudne i naprawdę mieszkania są horrendalnie drogie, naprawdę horrendalnie drogie, więc... Jeżeli miałabym sobie wynająć coś y, własnego, to musiałabym oddać 80% pensji. To jaki jest sens tutaj y, pracować? Pracować tylko po to, żeby, kupić, y, żeby płacić za mieszkanie? To w ogóle się to nie opłaca. Także, no niestety, byłam skazana na to, żeby mieszkać z innymi ludźmi, bo było po prostu nieco taniej, a i tak jest drogo, bardzo drogo. Uwierzcie mi, bardzo drogo. Za cenę tego pokoju, w którym jestem, mogłabym w Polsce wynająć dom. Tak myślę. Także, no niestety, tak to wygląda. Jeżeli też jeszcze pojawił się taki komentarz, że ktoś napisał, że wolałby być bezdomnym niż pracować w takim zawodzie. E, ojej, nie wiem nawet, jak to skomentować, szczerze mówiąc, dlatego, że ten zawód jest y, bardzo trudny, bardzo ciężki, ale też bardzo piękny, bo już kiedyś o tym mówiłam, że jak przychodzimy na świat, to jesteśmy nieświadomi, jesteśmy bezbronni jako dzieci. A na starość również jakby, tak? Stajemy się bezbronni, yy, potrzebujemy opieki i to jest taka, znowu taka nieświadomość, tak? Tak by przychodzimy na świat nieświadomi yy, z koniecznością doświadczenia troski i opieki i odchodzimy z tego świata zwykle również, tak? Jesteśmy trochę jak dzieci, tak? Mówię tutaj o tych osobach z demencją albo o osobach niedołężnych, są skazane na innych i to jest też piękna, piękno tej pracy, że można tym osobom towarzyszyć w jesieni wieku, bo przecież te osoby miały za sobą całe życie. To są osoby czasami, wiecie, niesamowicie wykształcone, o pięknych życiorysach. Zresztą w tym domu opieki, gdzie pracowałam, jedynym takim pozytywem było to, że na każdych drzwiach, na każdym pokoju pacjenta było zdjęcie tego człowieka z młodości. I to chwytało za serce, bo wtedy widzieliśmy, że ci ludzie byli piękni, młodzi, mieli jakieś cudowne zawody. Było wielu właśnie tych policjantów, wojskowych, był taki pan, który był marynarzem. Jego zdjęcie z młodości było niesamowicie piękne, był tak przystojny jak Marlon Brando, tak? A teraz wiecie, ten pan, który był marynarzem, wiecie, a skończył teraz tak, że właśnie z tą demencją i budził się w środku nocy, Wielokrotnie, wiecie, całe łóżko zalane, wiadomo czym, moczem. Siedział w środku nocy, zdejmował tą pieluchę, wiecie, taki Pampers, tak? I po prostu ten, tego Pampersa tak rozrzucał po całym pokoju. Wszędzie były te białe, takie części Pampersa, i po prostu każda noc była taka z nim, że on nie spał po prostu. Budził się i rozrzucał te, tego Pampersa. I tak widzicie takiego człowieka, który też zupełnie nie rozumie, podaje mu się jedzenie, on tego nie połyka, on nie wie o co chodzi. Po co on ma to jeść w ogóle? No bo nie wie po prostu, że ma jeść. I widzicie, widzicie jego zdjęcia z młodości, kiedy był przystojny, jak, jak młody Bóg. Był w tym, wiecie, takim mundurku marynarskim z brodą. Wyglądał lepiej niż Marlon Brando. I na każdym pokoju były te zdjęcia tych ludzi, i miałam dostęp do ich życiorysów. I to było bardzo takie i piękne i smutne, dlatego ten zawód jest piękny, ale bardzo, bardzo ciężki. Jeżeli ktoś ma problemy ze zdrowiem, to ja nie radzę zaczynać pracować w tym zawodzie, bo można po prostu sobie zdrowie no, wykończyć, że tak powiem. Natomiast powiem Wam też jeszcze, że w tych domach, które są no, właśnie tak pod demencję, ja akurat byłam w takim najcięższym miejscu. Tam byli też ludzie ze schizofrenią i demencją. Z manią prześladowczą i demencją, wiecie, z jakimiś tam no, innymi jeszcze problemami, więc to były trudne, najtrudniejsze przypadki. Ale w każdym z tych domów y, opieki zdarzają się takie osoby, jest ich powiedzmy tak, z 10%, które nie mają demencji, które nie mają demencji, po prostu są tam, bo są bardzo stare i nie mają, y, znaczy rodzina nie chce się nimi opiekować, mają rodziny y, i te osoby tam trafiają zwykle podstępem. Zwykle podstępem są tam zabierane, yy, czyli nie do końca się godzą na to, żeby tam być, ale no muszą tam być według prawa, tak? Jeżeli jakaś jest kobieta, która, powiedzmy, ma problemy z biodrem, nie może chodzić, za bardzo przewróciła się w domu yy, i nie, by, nie miała nikogo, tylko miała psa i Córka mieszka w Stanach Zjednoczonych, druga córka mieszka w Manchesterze. No to córki decydują, mama idzie do Kerchołmu, bo mama się przewróciła w domu, nikt jej nie może pomóc, no i mama musi być w Kerchołmie. Ta mama jest całkiem świadoma, jest dobrze wykształcona i ona nagle, wiecie, ze szpitala jest przywożona karetką do takiego domu z dwoma walizkami, trzema obrazkami, które wiesza na ścianie i to wszystko. Jej życie redukuje się do pokoju, łóżka, kilku obrazków na ścianach. Zwykle są tam obrazy familijne, rodzina, prawda? Tylko tej rodziny tutaj nie ma blisko. No i miałam taką sytuację, tak szczególnie tak pamiętam, taką kobietę, właśnie, bo to jest też tak, że jak przyjeżdża nowy pacjent, jakikolwiek nowy pacjent, to musi być przez 2-3 dni one-to-one, -one, czyli musi być stale yy, na obserwacji takiej, czyli stale musi ktoś z nim być, cały czas, żeby no, obserwować, czy on. Jaką się zachowuje i tak dalej. No i właśnie kiedyś poproszono mnie, żebym była cały dzień z taką panią, która przyjechała dopiero co do tego domu. I właśnie ona, wiecie, była, była piękną kobietą. Yy, miała chyba tam 80 lat. Była piękną kobietą, bardzo inteligentną. Widziałam jej zdjęcia. Była położną. Była wysoko tam, wiecie, w tej hierarchii szpita szpitali. Była yy, utytułowana. Miała jakieś tytuły. Naprawdę taka była. Wspaniała kobieta, po prostu, wspaniała, mądra, piękna kobieta. Tylko tyle, że się przewróciła w domu dwa razy i po prostu, no, jej dom został wystawiony na sprzedaż przez córki. Córki zdecydowały, mama będzie w Kerchomie No i też takie świadome osoby, które są w grupie powiedzmy 50-60 pensjonariuszy, którzy szaleją, są bardzo agresywni, krzyczą. No teńskie sceny się dzieją, mówiłam. To te osoby po prostu no, są skazane na. No na takie męczarnie, naprawdę męczarnie, bo te osoby mają świadomość, one wiedzą, że zostały zamk zamknięte wbrew ich woli, i nie mają takiego spokoju, tak? No bo zwykle tych, tych ludzi się spędza w jedno miejsce, żeby ich po prostu pilnować. No wiecie, jak macie 50 pensjonariuszy, no to i dziesięciu pracowników, no to wszyscy, wszystkich się raczej spędza w jedno miejsce, żeby, żeby ich pilnować, tak? I ta pani właśnie, ja jej towarzyszyłam i ona mi opowiadała o tym z pełną świadomością. Opowiadała mi, że córki podstępnie ją tutaj przywiozły. Ona nie wiedziała, ona nie wiedziała, gdzie jedzie. Ona ze szpitala została tutaj przewieziona, opowiadała mi o swojej pracy, Opowi pytała się, skąd jestem, miała dużą wiedzę na temat Europy, Polski i tak dalej. I mówiła mi też, że właśnie jej ulubionymi perfumami było um, ojej. Mam je tutaj przed oczami i nie widzę nazwy. No Nina Ritchie, Lord Tombs, tak Lord Tombs. I właśnie yy, obserwowałam ją później i yy, z takim smutkiem, tak, że ona, yy, no jej życie jest totalnie zredukowane, bo ten, taki, ten dom de facto przypominał troszeczkę szpital psychiatryczny. No taka jest prawda, że czasami to jest tak, że całe dnie są krzyki, te bijatyki, to pacyfikowanie pacjentów i ta kobieta. Z tą pełną świadomością, gdzie jest, no, nie ma, jest w pułapce, nie, nie może po prostu stamtąd odejść. Jest wmanewrowana w taką sytuację. I tych osób jest mi tak, tak najbardziej szkoda, szczerze mówiąc. I też kiedyś miałam taką rozmowę z taką panią, tak wiecie, widziałam też, że jest pe w pełni świadoma, tylko jest po prostu bardzo stara. E, też taka bardzo miła, sympatyczna, inteligentna kobieta, która też tak zapadała się w sobie, wiecie, siedziała z tymi staruszkami z demencją, krzyczącymi, płaczącymi, drapiącymi. I tak coraz bardziej zapadała się w sobie, czasami płakała, tak, tak żeby nikt nie widział, tak płakała, łzy jej leciały. Ja do niej podchodziłam, yy, kiedyś jej kupiłam winogrona, bo wiem, że lubiła owoce, a dostawała ciągle tylko mandarynki, jakieś niezbyt świeże. Yy, I kupiłam jej na walentynki yy, winogrona. <grych> Ona oczywiście mówiła, nie, nie, ja nic nie chcę od Ciebie, nic nie potrzebuję, nie, nic mi nie kupuj, ale potem je... Zjadała z wielką przyjemnością. No już nie wiedziałam, co kupić pani. Ona powiedziała, że nic nie chce, więc wiem, wiedziałam tylko, że lubi winogrona, więc kupiłam jej winogrona. Ale moi drodzy, ta pani, właśnie, tak, wiecie, tak zapadała się w sobie w tym fotelu i mi, opowiadała mi, że była krawcową, ale miała bardzo aktywne życie, czyli lubiła, bardzo lubiła ogrodnictwo, zajmowanie się roślinami. Była cały czas na powietrzu, w ruchu widać, bo była w dobrej kondycji, mimo że stara, była szczupła, była w dobrej kondycji. I teraz ona nie może wychodzić na zewnątrz, no bo nie ma po prostu tego. W, wiecie, w harmonogramie takiego domu. Nie ma czasu na to, żeby wziąć taką panią, mimo że obok tego domu ogród wokoło. Nie ma na to czasu, nie ma tylu pracowników, wszyscy są zajęci. Nie ma czasu, żeby wziąć taką panią i po prostu pójść z nią do ogrodu. Ja też nie mogłam tego zrobić, ponieważ ja tam przychodziłam w, kon w konkretnym celu, gdzie jest harmonogram, i ja nie mogłam sobie z tego harmonogramu wyskoczyć i wziąć ją na spacer. No, straszne, to jest, to jest bardzo smutne, tak? Wiecie, też jeszcze ktoś, jeżeli ktoś szuka pracy w Anglii, to jest jeszcze coś takiego jak ludzie od activities, czyli tacy wodzirejowie, takie osoby, które przychodzą tam dwa razy w tygodniu, żeby zrobić takie activities dla staruszków. No, wiecie. Jakby różni są ci ludzie. Teoretycznie oni powinni wymyślać jakieś gry, zabawy, jakieś inteligentne, też takie quizy. Zwykle to jest tak, że przychodzi jakiś pan, rozdaje staruszkom jakąś tam piłkę, lekką, no i tam ręce do góry, w bok, tutaj piłeczka tu, piłeczka tu. Nic specjalnego, albo jakieś takie quizy, takie jak dla dzieci w przedszkolu. Wiecie, co tutaj jest? Pomidor, aha, a co się robi z pomidora? A sos się robi z pomidora. Wiecie, takie bardzo proste rzeczy. A niektórzy idą na łatwiznę i po prostu puszczają staruszkom, nie wiem, piosenki Elvisa Presleya na ekranie albo no, no, po, po najniższej linii oporu, nie wiem, jakieś, niby jakieś ciasto dają do ręki, że niby ktoś tam ciasteczka robi, ale to jest w ogóle takie, takie, wiecie, tylko żeby te godziny odbębnić, nic sam nie podoba mi się to, nie, to nie jest to, w czym powinno być de facto. Oczywiście są miejsca lepsze i gorsze. Są miejsca, gdzie absolutnie się szanuje potrzeby tych ludzi i na przykład wiecie, przy, są takie ciekawsze y, sytuacje, czyli na przykład przychodzi pan z pieskami, przychodzi pan z królikami y, i ci ludzie sobie mogą głaskać te zwierzęta, mogą się trochę tym nacieszyć albo mogą sobie są zabierani busami na, nie wiem, na plażę, bo tutaj wszędzie jest morze, y, na plażę czy do delfinarium. Y, y, są też takie od czasu do czasu takie wycieczki. Ale generalnie powiem tak, jeżeli ktoś szuka pracy, chciałby dobrze zarobić i nie napracować się za nadto, to, to, to activities, to jest, to jest coś fajnego. Ostatnio spotkałam Polkę, która zaczęła pracować w takim miejscu, w którym ja pracuję, przyjechała dopiero co i ona robiła takie naprawdę fajne activities, występowała przed tymi ludźmi, śpiewała bardzo pięknie, przeboje. No niestety to jest tak, że jak są te występy, ktoś tam śpiewa dla staruszków, kiedyś też była taka pani harfistka, Pięknie grała na harfie, to niestety ci staruszkowie zwykle usypiają, ale część jeszcze tam cieszy się, poznaje te starsze piosenki. Um, tak, wielokrotnie kobiety mi mówiły, że kochają Elwisa Presleya. To jest taki, wiecie, coś naprawdę tutaj. Um, większość kobiet, staruszek kocha Elvisa Presleya. Ja zresztą też go bardzo lubię. Um, ale teraz, właśnie, bo chciałam powiedzieć o tym y pod podsumować to, to, ten um, etap życia z Polakami w tym domu. Otóż małżeństwo, o którym mówiłam, rozwiązłe małżeństwo. Wyprowadziło się i wynajęli sobie taki dość no, duży, duży, duże mieszkanie, tam dwupokojowe, będzie gdzie rozrzucać ubrania, prawda? Rozumiecie? Będzie gdzie rozrzu rozrzucać ubrania. E <noise> no i moi drodzy, słuchajcie, zaprosili mnie na parapetówkę. A ja tak się biłam z myślami, mówię, Boże, wiecie, jeszcze tam miały być zaproszone inne osoby. Ta Polka, która podkradała mi banany, ta nieuczciwa. <grym> I jeszcze miał być zaproszony taki Filipińczyk, taki, przepraszam, obywatel Hongkongu, z którym pracowałam. Opowiadałam o pewnym QA, jak ten obywatel Hongkongu, poczciwy pan wdowiec, kiedyś rzucił się na mnie i zaczął mnie całować. Też autentyczna historia, ale opowiadałam o tym w QA, ostatnim QA kilka miesięcy temu, więc już nie będę do tego wracać. Poczciwy pan rzucił się na mnie, żeby mnie całować. Odepchnęłam go. No, to jest też śmieszne, ale teraz nie będę o tym opowiadać. Więc mieszanka cudowna. Moi ulubieńcy zostali zaproszeni na parapetówkę. I wiecie, już nie chciałam być taką wredną polką, która. Ogólnie, ja, ja nie byłam tutaj zbyt towarzyska, tak w ogóle. Wiecie, ja sobie chodzę jak kot własnymi ścieżkami i zwiedzam, odwiedzam katedry, muzea, perfumerie, chodzę do lasu, nie jestem zbyt towarzyska, no ale chyba nie dziwicie się, że nie jestem zbyt towarzyska, że nie będę z Bułgarami pić alkoholu albo robić, wiecie, za trójkąt miłosny dla jakiejś tam pary yy, perwersyjnej. No nie. <słuchajcie>, Słuchajcie, ale mówię, dobrze, pójdę tam, na godzinę pójdę tam, już niech po prostu. Nie chcę być taka, wiecie, taka też, taka wyobcowana. Zaprosili mnie, no i o dziwo było czysto, tam, wiecie, on sprzątał, no tak, bo pamiętam, że on mówił, że on musi tam dwa dni sprzątać przed tą parapetówką, no tak, no, bo ona rozrzucała wszędzie brudne rzeczy. Naprawdę, strasznie. I słuchajcie, y <słuchaj> moje ulubione y, osoby były na tej imprezie, no y, tam nawet się przygotowała, przygotowała jakieś tam krakersy, jakieś awokado. Tym razem ta kobieta coś tam przygotowała, prawda? Ale, moi drodzy, weszłam tam do tej, na tą imprezę i tak, y, pięć osób tylko było na tej imprezie, tak. Słuchajcie, ja, wiecie, się bałam tam i szczerze mówiąc, tak pomyślałam sobie, Boże, przecież oni szukają osób do trójkątów. Ja nie wiem, co tam się wydarzy na imprezie, tak? A może tam zamkną drzwi na klucz i powiedzą, ha, 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 Bawisz się tu z nami? <noise> Naprawdę się bałam, ale w końcu poszłam. I Bo chciałam też to mieszkanie zobaczyć bardziej. Tak, jestem taka, jestem taka wredna. Chciałam po prostu zobaczyć mieszkanie, bo też szukałam do wynajęcia, ciągle szukałam czegoś, ale wszystko było bardzo drogie, tak? I teraz jeszcze tak a propos, jeżeli tutaj jest małżeństwo, to tacy ludzie mogą sobie wynająć mieszkanie. Niektórzy kupują sobie dom na kredyt po prostu. Ale wiecie, bo wtedy to jest tak, że jak jest małżeństwo, to pensja jednej osoby idzie na wszystkie rachunki, takie są, taki jest wysoki wynajem, a za drugą pensję się żyje i się coś tam jeszcze odkłada. Natomiast ja jestem tutaj samotna, więc nie, już nie pytajcie mnie, dlaczego nie, sobie, nie wynajęłam sobie czegoś os osobnego, bo ceny są kosmiczne po prostu. Słuchajcie, poszłam na tą imprezę i słuchajcie, tu będzie takie podsumowanie tego wszystkiego, tej, tego dziwadła, tych dziwacznych sytuacji. Y tam, tam, gdzie ta była impreza, tam była kuchnia i taki jakby mały salonik, no i tam właśnie, słuchajcie, Państwo się urządzili i e, naprawdę, to jest... Ja tutaj niczego nie wymyśliłam, uwierzcie mi, ja naprawdę, zresztą ja bym tego sama nie wymyśliła, ja nie mam aż takiej wyobraźni, to wszystko jest prawda. Słuchajcie, na stole jedzenie, tutaj jakaś muzyka gra, la 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 i słuchajcie, na ścianach... Na ścianach jakieś takie właśnie perwersyjne grafiki sadomaso, ale takie kiczowate, naprawdę, kiczowate. Tak patrzę, mhm, mm no i co jeszcze? A obok taki mały regalik, mały regalik, i tam były poustawiane naprawdę tak było. Naprawdę, chyba nawet zdjęcia zrobiłam, ale nie wiem, gdzie je mam. E, słuchajcie, na pamiątkę zrobiłam ukradkiem zdjęcie tego regaliku. Na regaliku były poustawiane wszystkie te wibratory. Różne kolory, różne rozmiary, i to wiecie w salonie, prawda? Tak jak ludzie sobie. <laughs> ja mam na przykład książki. Za mną tutaj są poustawiane wibratory i te grafiki, perwersyjne grafiki, gdzie kobieta upokarza mężczyznę. No tak, bo to prawdopodobnie jeszcze było nie tylko, że oni byli rozwiąźli, ale oni jeszcze byli prawdopodobnie sadomaso, dlatego były te buty i tak dalej. No śmiech przez łzy, no co, tutaj, co tu więcej powiedzieć. Powiem tylko tak, po godzinie stamtąd wyszłam, zjadłam jakieś tam awokado, myślałam sobie, a może mi jakąś ta tabletkę podadzą, wiecie, no to też właśnie to naprawdę, naprawdę takie miałam, y, takie rozmyślania. Mi jakąś tabletkę podadzą w jakimś drinku, więc tam starałam się niczego nie pić, naprawdę, bo to, to nigdy nie wiadomo, co ludzie wymyślą. Wyszłam stamtąd i już, prawda, y, już nigdy w sumie więcej ich, i raz ich spotkałam na mieście po kilku miesiącach, Słuchajcie, po kilku miesiącach raz ich spotkałam. Odeszłam z tej pracy, więc już ich nie, nie widziałam. Nawet nie zapytali, co u mnie. Po prostu to, to byli tacy narcyzi cały czas mówili o sobie, cały czas. A mówię, aha, dobrze, OK. I powiedzieli mi: Zapraszamy cię, możesz nas odwiedzić. Mhm, tak, miałabym przyjść po to, żeby słuchać, co oni są wspaniali. Jak się fajnie bawią, tak? Słuchajcie, i okazało się, że wymyślili, że emigrują do Szwecji. No, i jak kiedyś tam kogoś spotkałam innego z tej pracy okazało się, że wyjechali do Szwecji, także będą się bawić w Szwecji. Krzyż na droga, że tak powiem, niech się bawią, a już nie ze mną, moi drodzy. I teraz, o czym ja jeszcze dzisiaj opowiem, bo to jest tylko 30 minut, znaczy tylko aż 30 minut, aż 30 minut, nie macham za bardzo głową, pani nie będzie się chyba czepiać dzisiaj, tak? A może macham? No nie wiem, przepraszam. Może dodam sobie inteligencji, i pani mi wybaczy. Założę okulary, dodam sobie inteligencji. Pani już nie będzie się czepiać, że macham głową. No macham głową, no jestem taka, no, no w DNA mam po przodkach temperament, no nic nie poradzę, no zabijcie mnie. E, o czym jeszcze chciałabym opowiedzieć? No o jest tyle historii. Tak, może zrobię taki wstęp, że przeprowadziłam się najpierw do takiego jakby hosteliku, bo miałam e, jeszcze takie, nie miałam takiego docelowego miejsca, czyli to było takie miejsce przechodnie. taki jakby hostelik, nie hostelik. Tam byłam dwa miesiące. Miałam dwie minuty do morza, więc to było fajne. Nie będę o tym opowiadać, bo tam też nie było zbyt ciekawie, ale to było o tak, to było mieszkanie, gdzie byłam sama, czyli to było to Studio Flat, taki, ale to był taki hostelik, więc to też nie było to, było bardzo mało miejsca. Czyli byłam, kuchnię, mia, kuchnię miałam w pokoju, więc to też nie fajnie. Nie, to nie fajnie. Ale miałam dwie minuty do morza. E, tutaj akurat o tym nie będę opowiadać, choć też były zgrzyty z właścicielami ale to już nie chcę o tym opowiadać. To jest smutne, bo Anglicy są czasami po prostu nie niemili. No, ale mniejsze z tym. Nie będę o tym mówić. Natomiast tutaj, gdzie trafiłam, to trafiłam... Y, dom w samym centrum małego miasteczka. Minutę mam do sklepów spożywczych, minutę do charity shops, minutę do dworca autobusowego, pociągowego, a ja jestem osobą, która nie ma, y, nie ma prawa jazdy, więc y, korzystam z autobusów i... Pociągów, czasami taksówki, też, no i zmieniłam pracę. Zaczęłam pracować w tak zwanej agencji, gdzie mogłam po prostu sobie wybierać godziny pracy, miejsca pracy i poznałam bardzo dużo różnych placówek. O tym opowiem, bo tam były też bardzo ciekawe historie. Bardzo, naprawdę, aż się serce kraje, jak opowiem wam niektóre historie. Naprawdę, ojej, ale powiem jeszcze tak, żeby zapowiedzieć, co tutaj, o czym tu będę mówić, a propos tego mieszkania tu. Więc mieszkanie jest fajne, bo jest wszędzie blisko. Natomiast ym, niestety tutaj, w, tak jak powiedziałam, Anglicy bardzo imprezują, bardzo piją. Piątek, sobota i po prostu mieszkam w samym centrum, więc krzyki, jak oni wracają z tych pubów, z tych imprez, te, to darcie się jest niesamowite. Te pijackie jakieś rajdy, krzyki, to jest nieznośne. Ale znalazłam na to sposób, wiecie, ASMR. Yy, tak, Ashwaganda, którą łykam przed zaśnięciem, i ASMR, które mi tutaj ratuje życie czasami. Polecam ASMR, mówiłam o tym. Czyli puszczam sobie na przykład ten odgłos jazdy pociągiem. No też ktoś powie, no on ma obsesję na temat pociągów. perfumowy Orient Express jeszcze sobie na noc puszcza pociąg. Tak, puszczam sobie ASMR Retro Train, zwykle sobie tak wpisuję. Jest jakiś taki tutum, 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 tutum. jak albo jakaś jeszcze muzyka, przy tym jakiś odgłos deszczu. Cudownie mi się przy tym zasypia, po prostu kocham to, i wiecie, wtedy, jak są jakieś odgłosy za okna i te mewy, które skrzeczą, bo skrzeczą też mewy niesamowicie, jakby i to wszystko tworzy taki szum. Wiecie, to ASMR mi ratuje życie, po prostu ratuje mi życie, a dodatkowo relaksuje mózg, więc ja się budzę zrelaksowana, naprawdę, zwykle, no ale nie zawsze. Trafiłam do miejsca, gdzie mieszkali Anglicy. Głównie Anglicy. Potem pojawiło się, pojawił się pan z Indii, kolejny pan z Pakistanu, jeden Ukraińiec, Polak, no ale głównie jednak Anglicy, tutaj dominują Anglicy. No i tutaj też y, przekrój charakterów niesamowity, opowiem o tym więcej, ale też y, jak wyna wynajęłam tutaj to mieszkanie, to od agencji, po prostu takiej agencji, która wynajmuje mieszkania. A potem po roku pojawił się właściciel, Powiedział, ja kupiłem ten dom i teraz ja tutaj rządzę. Młody pan, podobny do Toma Cruza, no nie tak przystojny jak Tom Cruz, ale taki w tym stylu, wiecie, na Facebooku ma zdjęcia po prostu, wiecie, tu safari. Rozumiecie, zachód słońca, on tutaj, zielona koszula, safari. A wiecie, no taki mały, taki, taki jak Tom Cruz, ale okazało się, że ma obsesję porządku, jest pedantem, jest szalony na tym punkcie. Zaczął tutaj wprowadzać swoje zasady. Kamery zamontował na korytarzu, w kuchni. Żyliśmy sobie jak u, u Pana Boga za piecem. No nie było tak idealnie, nie było idealnego porządku, ale było tak normalnie. On przyszedł. Przyszedł i powyrzucał nam meble z kuchni, nasze rzeczy z kuchni, garnki, te herbaty. Wszyscy w szoku. O co Pan uchodzi? Co Pan tutaj wyprawia? Tak, oczywiście oni byli cicho, Tam coś tam powiedzieli, no ale kto miał się. Wstawić. Kto miał coś powiedzieć? Kto miał walnąć pięścią w stół? No, oczywiście Polka. No, kto inny? No. Polecy mają ten gen buntowników, więc ja mu powiedziałam, co o tym myślę. Powiedziałam, gdzie są moje garnki, proszę pana. Yy, on wyrzucił te rzeczy po prostu. Wyrzucił gdzieś w jakimś worka, spakował i wyrzucił na zewnątrz. Ja napisałam do niego SMS-a. Jeszcze nie wiedział, że to ja. Po prostu jestem sprytna. No, bo nie, nie znał mnie. Napisałam SMS-a. Bardzo proszę o zwrot moich garnków. Jeżeli nie. To zawiadomie policję. Nie będzie mi, nikt, wiecie, nie będzie mi nikt wyrzucał moich osobistych rzeczy. To ja sobie. Ja je kupiłam, tak? No i tak zaczęły się przeboje z panem właścicielem, który jak go spoty spotykałam, to był bardzo miły, oczywiście, bo Anglicy udają. Hello, Monika, jak się masz? Wszystko dobrze? No, niezbyt dobrze, bo pan mi powyrzucał karnki, bo Pan mnie podgląda przez kamery. <laughs> i tak dalej, ale też o tym powiem, bo tutaj przeboje z nim są cały czas, cały czas, jestem osobą, potem oni mi, oni, y, moi lokatorzy mnie dopingowali, dawaj Monika, dawaj go! <grywy> no nie, no nie pozwolę na to, żeby ktoś mi wyrzucał rzeczy, bo ma obsesję w porządku, Wprowiecie mieliśmy, mamy pralki, suszarki, to on wprowadził, zamontował takie, wiecie, takie maszyny, żeby wrzucać monetę, tak? Czynsz płacimy ogromny i jeszcze musimy płacić za każde pranie 5 złotych, tak? Jednego funta. A te maszyny, on tam takim perfekcjonistą był, te maszyny oczywiście zaczęły te pieniądze połykać. I on później, rozumiecie, jak my zgłaszaliśmy, że te y, maszyny połykają te pieniądze, to właśnie to było tak, że on zamontował kamery, słuchajcie, kamery w kuchni z tym zoomem na te maszyny, bo oczywiście myślał, że my go oszukujemy. No i wtedy mówił tak: Aha, pieniądze ci maszyna zjadła, proszę podać datę, datę i godzinę. Ja myślałem, no nie pamiętam, panie, kiedy to było, czwartek, piątek po południu. Nie, proszę podać datę godzinę, ja sprawdzę na kamerach. No, wariat, po prostu, no, co tutaj dużo mówić, wariat. Mam z, dużo śmiechu z tego człowieka. Wariat totalny dla mnie, y, który pojawia się w niedzielę rano i nagle, wiecie, śpicie, a tutaj on tutaj odkurza, sprząta, podgląda, wiecie, podgląda. Powiedział mi też, że żąda, abym zdjęła z parapetów, bo tam od zewnątrz jest ulica, ale ta szyba jest, oczywiście, wiecie, no, dlatego, że mieszkam przy ulicy, to ona jest taka. Ona tam nic nie widać, tam ze, na ze, na, nie, niewiele widać, prawda? Miałam tutaj wiele rzeczy na tych parapetach. Miałam książki, bo mam mały dosyć ten pokój, i on mi powiedział, że on żąda zdjęcia rzeczy z parapetów. A ja mówię, a jakim, jakim a jakim prawem w ogóle? Ja wynajmuję tą przestrzeń, płacę wysoko, duże pieniądze. Nie będzie pan mi tutaj mówił, że mam zdejmować rzeczy z parapetu. Odpuścił. Ale innych rzeczy nie odpuszcza, i Tom Cruise się pojawia, tak jak mówiłam kiedyś: Mission Impossible, taki mały facecik, przyjeżdża, podgląda, wiecie, wyrzuca znowu rzeczy, cały czas coś wyrzuca, chowa, jest złośliwy. No i tutaj też z nim perypetia. Może kiedyś wam opowiem więcej, mam zresztą jego maile i te maile może wam zacytuję, jaka tu jest logika, jaka jest logika takich osób obsesyjnych, I w jaki sposób w ogóle Anglicy się komunikują, jakie absurdy oni po prostu uznają. Jakim językiem oni operują. To jest po prostu, to jest, to jest komedia. Ja kiedyś go pozwę do sądu o to, że mam zmarszczki pod oczami, ponieważ tak bardzo musiałam się śmiać, śmiałam się z jego maili, z jego zachowań, że dostałam zmarszczek pod oczami i on będzie mi płacił odszkodowanie za to. Ale nie tylko on. Mam tutaj jeszcze sąsiada, lat 65, który. Teraz już wiem teraz już wiem, że jest narcyzem wcześniej nie wiedziałam. Teraz już wiem i to jeszcze tylko tak, wiecie, jeszcze później będę opowiadać o paniach, które tutaj były, które tutaj szalały, an angielkach. Ale jeszcze tylko powiem, jak mnie tutaj przywitano w tym domu. Wprowadziłam się, idę do kuchni, obejrzeć tam swoje szafki. Yy, przybiega pan, lat 65, mały, łysy. Taki, wiecie, taki z takim błyskiem w oku. No nie powiem, żeby to był atrakcyjny pan. No nie, jest atrakcyjny. Ale pomyślałam sobie, że jest sympatyczny chociażby. I powiedział mi, wiecie, taki Cześć! Wiecie, taki, wiecie, gwiazdor, no bo to narcyzm to jest taki narcyzm gwiazdorzący, wiecie, że są ci narcyzi, którzy gwiazdorzą, prawda? Więc on, wiecie, cześć! Jak się nazywasz? Ja jestem, nazywam się taki tak, jestem tutaj człowiekiem wielu talentów, ja tutaj byłem kucharzem, szefem kuchni, tancerzem, śpiewam, jestem po prostu wspaniały, wiecie, taki przekaz był, prawda? Tańczę, śpiewam, nie wiem, stepuję, gotuję... I tak dalej. Okazało się, że ma kobietę na Filipinach. Poznał ją online. 35-letnia 35 kobieta, chyba z piątką dzieci, która ma jakieś tam pole i zwierzęta. Tam jest bieda podobno na Filipinach. Nie wiem do końca, jak to jest, ale on tam jeździł. Pół roku się szykował, żeby tam pojechać, żeby jej zaimponować. I zaimponował jej tym, że jej tam y, przywiózł tam z tych charity shops jakieś tam rzeczy dla dzieci. Nie wiem, jakieś tam, nie wiem co. Nie wnikam, ale on się tym chwalił, i powiem Wam, że tylko dwie rzeczy, i jeszcze będę kontynuować o tym panu, ale powiem tak dwie rzeczy, które mnie śmieszą bardzo, bardzo. Jak wrócił z tych Filipin i mnie zobaczył w kuchni, więc ja nie mogę gotować, bo ci ludzie przychodzą do kuchni, ponieważ oni nie gotują, oni przychodzą do kuchni w celach towarzyskich, a ja lubię gotować, chcę coś zjeść, przyszłam sobie coś ugotować, no nie mogę, bo mi przeszkadzają i to jest tak już wkurzające. Że nie wiem po prostu, no, nie mam na to patentu, ale moi drodzy, kiedy, jak wrócił z tych Filipin, to <grywia> on mi pokazywał w kuchni przez 8 minut na komórce swojej, uważajcie, jak na Filipinach mu Goli, goli Broda golił głowę. Yy, chyba, jak to się mówi, jest takie coś, takie co podcina gardło, jak to się nazywa? Brzytwą. Brzytwą mu golił głowę na Filipinach fryzjer Goli Broda. I on mi pokazał, narcyz, na tym polega narcyzm. Uważajcie na narcyzów. Masz tutaj, chcesz sobie ugotować jedzenie? Nie teraz. Najpierw obejrzysz, jak mi goli broda, goli głowę. On był taki z siebie zadowolony. Ktoś patrzy, jak mu goli głowę. Boże, drogi, boże. I cały czas były takie akcje z nim. On śpiewał nocami, bo myślał, że miał ta ma, ma talent. Śpiewał nocami, też hałasował, ale tutaj go spacyfikowałam. Tu udało mi się spacyfikować szybko już. Nie ze mną takie numery Bruner Nie będziecie mi tutaj zagłuszać yy, snu, yy, ale o tym jeszcze opowiem, jak on śpiewał. Muzykę country o trzeciej nad ranem na wzmacniaczach, bo on, wiecie, oglądał te talent show i myślał, że ma talent. I te, więc to takie wycie yy, w każdej prawie nocy. Było rano, w nocy i tak dalej. Ale poczekajcie, co jeszcze, bo <laughs> oprócz tego, że miałam oglądać tego goli brode z Filipin, to. Później pokazywał mi blizny, które miał po szpitalu. Po prostu wiecie, rozbierał się. Tutaj zobaczę, tu mam bliznę, tu na brzuchu, tu w pachwinach. Wiecie, ojej, panie, ja nie mogę na krew patrzeć. Nie pokazuj mi pan blizn, ale dobrze, mniejsza z tym. Też takie sytuacje były. Ja przychodzę, wiecie, no, wiecie, no to jest dobre. No, przychodzę w piżamie do kuchni, poczukam rano, rano. chciałabym sobie coś tam zrobić szybko. A tutaj pan rozmawia przez telefon, no, wideokonferencja z Filipinką, 35-letnią, wideokonferencja. I on mi podaje ten telefon, rozmawiaj z nią! I on mówi do niej: Zobacz, tutaj jest Monika z Polski, a ja facet. Jestem nieuczesana, źle wyglądam. Nie, nie filmuj mnie w takiej sytuacji. Nie, no porozmawiaj z nią. Daje mi Filipinkę do telefonu. O czym miałam z nią rozmawiać? Chyba chciał wzbudzić zazdrość w tej kobiecie. A tak w ogóle to jak mnie widzi, tak, Anglicy są tacy właśnie yy, przesadni w tych swoich takich dziwnych odzywkach, to mówi mi. <laughs> Hello, gorgeous! A ja tak, wiecie, ja jestem typową Polką, ja mówię, oh, stop it! <laughs> Nie jestem gorgeous, mam nadwagę. <laughs> Dobrze, to by było na tyle, moi drodzy. Będzie więcej tych historii i opowiem Wam o moich ukochanych pacjentach i to jest dopiero coś, co naprawdę warto opowiedzieć. Och, cudownych ludzi poznałam, naprawdę. Też osoby z zespołem Dauna, przecudowne. Będzie więcej, ale jeżeli chcecie, napiszcie, czy chcecie więcej. Papa. Pa.